Witajcie, trochę wiosny, za mną krokusy i żonkile. To ode mnie dla Was i od Matki Natury. Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze. Troszeczkę ćwiczę na nogi, na pobudzenie, na to, żeby aktywować biodra, powięź krzyżowo-biodrową, plecki. Znaczy właściwie trudno mówić o jakby jednych ćwiczeniach, które są tylko skierowane do jednej partii ciała. Tu pracuje całe ciało, oczywiście z kierunkiem ukierunkowania się na nogi. Wstajemy sobie. Prawa noga lekko do przodu, opieramy się o coś, bo przypominam, to może być na balkonie, to może być krzesełko, ja mam cudowne drzewko. I tą nogę zewnętrzną lekko podnosimy do góry. Ciągamy brzuch, jesteśmy wyprostowani i noga pracuje. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i lekko na zewnątrz. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7 i do przodu 4. I raz, 2, 3, do boku. I raz, 2, 3, po 2. I raz, do boku. I raz, pojedyncze. I przód, i bok, i przód, i bok. Na półpalce, łapki do góry, to jest tak, czyli ręka wprawa jest w trzeciej pozycji klasycznej. Otwieramy. I zmieniamy. Będę teraz tyłem. Lewa nóżka. Lekko do przodu. I podnosimy ją. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I do boku. I raz, dwa, trzy. Zaraz prościej. Cztery, pięć, sześć, siedem. I do przodu cztery. I raz, dwa, trzy. I do boku cztery. I raz, dwa, trzy, po dwa i raz, dwa, do boku, raz, pojedyncze, przód i bok, i przód i bok. I w górę, no, głęboki wdech, hop, i zmieniamy. Nóżki są ciepełka, tak mam nadzieję. Wyciągamy nogę do przodu, trzymamy ją i leciutko prostujemy na 90 stopni do przodu, piętą, czyli flexem. I raz, dwa, trzy, cztery i pięć, sześć, siedem, osiem. Otwieram na zewnątrz lekko. Stopa obciągnięta, opuszczam nogę i wracam. Druga noga. Wyciągam piętą do przodu. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Zatrzymuję. O, do boku będzie trochę mi trudniej. Bok obciągnięta, hop i kładziemy, rozluźniamy. Wszystko dobrze? Wchodzimy na półpalce i lekko uginamy. To teraz pięty razem, czyli pierwsza klasyczna, brzuch wciągnięty. Będziemy lekko uginać nogi, czyli plie. Delikatnie kolana na zewnątrz, tak jak Wam pozwalają Wasze stawy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, delikatnie, sześć, siedem, zostać. Wyprostujcie się, miednica do przodu, brzuch wciągnięty. Do góry, to samo na półpalcach. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, zostać na chwilę. Super. Hop, wyprostować. Te nóżki szeroko, szeroko, ponad Wasze biodra. Uginamy kolana. I raz, dwa, trzy, cztery, na zewnątrz. Pięć, sześć, siedem, zostać. Leciutko pulsujemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Wyprostować. Pół palce. I znowu uginamy nogi. Raz, dwa, łagodnie, trzy, brzuch trzymamy, cztery, pięć, sześć, siedem, pulsujemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Stawiamy nóżki, prostujemy. Rozluźniamy na chwilę, ciepełko w udach, czworogłowym i znowu szeroko.
uginamy nóżki, kolana na zewnątrz i tylko jedna noga się podnosi, pięta do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, druga noga. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, cztery razy prawa. Raz, dwa, trzy, cztery lewa. I raz, dwa, trzy, po dwa. I raz, dwa, i raz, pojedyncze. Jedna, druga, jedna i obie naraz. Raz, dwa i nisko, trzy, niech pracuje mu uda. Cztery, pięć, sześć, siedem, zostać, pupa pod siebie, kolana na zewnątrz, wyprostowani, ściągnąć, hop. Ach, super, ale przyjemnie dotykać drzewa. Nogi równolegle, brzuch wciągnięty, ręka do góry, druga też. Lekko do przodu, wyciągamy się, musimy się ukłonić, ja Wam się kłaniam. Uginamy nogi, ręce do ziemi i roluję. I jeszcze raz. Wyciągamy ręce, chcemy jak najbardziej do przodu. Uginamy nogi, dotykamy do ziemi i wolno się prostujemy na końcu głowa. Barki do tyłu, do przodu. Nogi, rozbijcie sobie trochę te uda, które popracowały. Bo na pewno troszeczkę. Głęboki wdech. Wydech. I jeszcze raz. Głęboki wdech. I wydech. Do zobaczenia. Dziękuję.